Dzień dobry dziewczyny. Zaczynamy vloga dzisiaj. Mam w planach zrobić taki aktywny i produktywny dzień. Jak widzicie, narożnik jest już z nami. Ja go Wam za chwilę pokażę. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo pozytywnie jestem zaskoczona, że on nie jest taki gabarytowo wielki. Zacznę może od samego początku. Zaczęłam dzień dzisiaj z porannym rozruchem. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, dzisiaj z rana wstałam, odpaliłam sobie cardio Grow with Joe, to co kiedyś ćwiczyłam, natomiast ona 5 miesięcy temu widziałam, że dodała ten filmik, taki cardio mam, czyli cardio dla mamy. Powiem Wam, że 19 minut dało mi niesamowity wycisk z tego względu, że dawno nie ćwiczyłam. Linka Wam zostawię do tego cardio na dole i zachęcam Was, dziewczyny, do tego, żebyście sobie właśnie z rana, jak macie tylko możliwość, oczywiście, jak macie te 19 minut czasu więcej, zawsze możecie wstać te 20 minut wcześniej niż planujecie i się rozruszać. I gwarantuję Wam, dziewczyny, że to daje naprawdę fenomenalne efekty, jeżeli chodzi o zaczęcie dnia, pobudkę, jesteście automatycznie pobudzone, macie powera, Wam się po prostu chce więcej. Także zachęcam Was do tego, ja od dzisiaj właśnie tak samo z rana będę ćwiczyć. I słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym, myślę, że vlogiem. Ja się już z rana ogarnęłam, ogólnie to używałam dzisiaj na noc tej pianki, tego samoopalacza Nicola maluje i powiem Wam, że przepiękny efekt jest opalenizny. Ja ją nałożyłam no, na całą noc, więc to myślę, że będzie jakieś 8-7 godzin, jak ja tą piankę miałam na sobie. Oczywiście od kolan w dół ja jestem po prostu biała, bo tam się nie opalam i to śmiesznie wygląda, powiem Wam szczerze. Przepiękny, bardzo naturalny i lekki efekt daje taka jedna warstwa. Bardzo mi się to podoba. Powiem Wam, że też jestem miło zaskoczona, że ona, ta pianka jakoś bardzo kostek nie barwi, także póki co testuję. Co dalej? Dzisiaj jest premiera nowego produktu. Ja go testuję już chwilę i już Wam pokazuję, co dzisiaj jest premierą. Marka Iosi wypuściła z dniem dzisiejszym nowy produkt o nazwie Winorośl i jest to liftingująco ujędrniający krem do szyi i biustu. Ja Wam powiem, że ja go już chwilę testuję. Tutaj mamy m.in. bakuchiol, algi i koenzym Q10, czyli trzy takie na dobrą sprawę składniki aktywne, które przede wszystkim cudownie będą nawilżać, ujędrniać i odżywiać naszą skórę, działając przy tym właśnie przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo. Jeżeli wiecie, to takie pierwsze, dziewczyny, oznaki starzenia widoczne u nas, na naszym ciele, to są pierwsze takie oznaki starzenia widoczne na szyja, dekolt i dłonie. To jest bardzo ważne, żeby te strefy również o nie dbać, dobrze je nawilżać. No i marka Iosi wypuściła nowy produkt. Powiem Wam, że ja w ogóle jestem zaskoczona. Ja sobie to tu zniżę i sobie posmarujemy się. Muszę Wam powiedzieć, że nie zaskoczona, jestem pozytywnie zaskoczona. No dobra, pozytywnie. Ja jestem bardzo zachwycona, to jest dobre słowo, które chciałam Wam powiedzieć, ponieważ kosmetyki Iosi mają, każdy kosmetyk Iosi ma taki, powiedziałabym, lekko specyficzny zapach, z tego względu, że to są kosmetyki naturalne. Tutaj mamy bardzo dużo takich fajnych ziół, bardzo fajnych takich składników aktywnych, które mają takie właśnie zapachy intensywne, przy czym to są, nie są perfumowane produkty, tylko to są naturalne kosmetyki. I tutaj akurat w tym balsamie w winorośli mamy, dziewczyny, wyczuwalny zapach piżma i kadzidłowca, więc to są zapachy, które przede wszystkim będą ciepłe. Mi się one kojarzą fenomenalnie właśnie z takim sezonem, dziewczyny, jesienno-zimowym, święta i tak dalej. Tak, ja powinnam to zrobić wcześniej, a tutaj jestem już ubrana. I muszę Wam powiedzieć tak, że ja testuję ten balsam i powiem Wam szczerze, że przede wszystkim zauważyłam niesamowicie wysoki poziom nawilżenia. Skóra w tych miejscach jest naprawdę bardzo dobrze nawilżona. Przy takim systematycznym i stałym używaniu samoopalaczy bardzo często bywa tak, że moja skóra robi się przesuszona, więc ja przy opalaniu się samoopalaczami również, ojejku, ślina mi gdzieś zaleciała, również, słuchajcie, używam bardzo często różnych balsamów, maseł nawilżających.
fenomenalnie się wchłania, zostawiając skórę taką bardzo fajną, mam wrażenie, że jędrną. Resztkę zawsze tego balsamu wcieram sobie oczywiście w dłonie, pamiętając, żeby dłonie też dobrze nawilżać. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten produkt. I na pewno on nie ma tu żadnych drobinek. To jest po prostu taki zwykły, naprawdę lekka konsystencja, bo on jest leciutki, ale on jest na tyle odżywczy, że ta lekka konsystencja pozostawia na skórze takie wrażenie, jakbyśmy dziewczyny miały jakieś masło nałożone. Szklana butelka z pompką, uwielbiam, to jest po prostu totalnie eko. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że latem myślę, że bardzo fajnie ten balsam sprawdzi się z mieszanką, o powiedzmy, mieszany właśnie balsam z drobinkami, czyli drzewo-ho, balsam brązujący do ciała z aktywatorem opalania i złotymi drobinkami. W połączeniu z tym, to ja myślę, że to po prostu zrobi jakąś totalną rewolucję, że będzie to mocne nawilżenie, bardzo mocne odżywienie, przy czym będziemy miały bardzo fajne drobinki rozświetlające na skórze. Także daję Wam znać. Aha, i jeszcze bardzo ważna rzecz. I wiecie, co Wam chcę powiedzieć, że dodatkowo z okazji premiery tego balsamu Winorośl z kodem, tutaj Wam zostawiam ten kod, przy zakupie tego balsamu dodatkowo w czasie trwania promocji macie odżywcze regenerujące serum do twarzy w cenie 20 zł. Także ja Wam tutaj tą grafikę dokładnie zostawię, linka też na dole Wam zostawię, jakbyście były zainteresowane. Ja póki co aktualnie testuję liftingujące serum do masażu twarzy, szyi i dekoltu, bakuchiol i witamina C, i to jest takie bardziej już olejowe serum. Ja je używam tylko i wyłącznie na noc, bo ono już faktycznie to jest taki olejek do twarzy, który fenomenalnie się wchłania. Skóra z rana jest naprawdę bardzo fajnie nawilżona. I tutaj mamy również witaminę C, która działa bardzo ładnie rozjaśniająco, rozświetlająco, więc no muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z możliwości ogólnie współpracy z marką IOSI, bo coraz więcej mam ich kosmetyków i naprawdę zauważam, że świetnie mi się po prostu sprawdzają. Ale teraz co? Pokażę Wam narożnik, pokażę Wam dokładnie, jak jest ta ściana zrobiona, powiem Wam, jak jest ta ściana zrobiona. I słuchajcie, dzisiaj mam plan taki, że maluję toaletkę. Tak, słońce nawet będzie, widzę, że jest nawet spoko, więc ja sobie dzisiaj maluję toaletkę, bo chcę sobie też wymienić te gałki tutaj w toaletce, i zamówiłam zielone, takie fajne welurowe pokrowce na fotele, które będą tu pasować, i daję znać dziewczyny, że to chcę sprzedać. To jest lusterko właśnie z taką półeczką. Ono normalnie kosztowało coś ponad 100 zł. Ja już je mam dłuższą chwilę, natomiast ono w ogóle nie widać jakiegokolwiek tutaj śladu zużycia. Także będę sprzedawała, gdyby któraś była zainteresowana. Z racji tego, że to też nie jest lekkie, to też jest trochę gabarytowe, to też troszeczkę waży, bo tu mamy naprawdę bardzo fajnej jakości ten metal. To sprzedam to lusterko, to półeczko, to lusterko, tą półeczkę, słuchajcie, za 70 zł z wysyłką. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna cena, a komuś może się posłużyć. Także na razie to tu wisi i do tego dorzucę, myślę, że jakiś gratis kosmetyczny do wypróbowania. Także jakby któraś była zainteresowana na tą półeczkę, bo pamiętam, że jakiś czas temu kilka z Was mi pytało się, gdzie ja to kupiłam. Nie ma już tego sklepu ogólnie. To 70 zł z wysyłką mogę sprzedać, a teraz chodźcie, pokażę Wam narożnik i pokażę mniej więcej, jak jest ta ściana zrobiona. Narożnik prezentuje się w ten oto sposób. Powiem Wam szczerze, że on nie jest duży. On jest naprawdę taki fajny gabarytowo. Widzicie, że tutaj powierzchnia tej ściany została dosyć spora. Materiał to jest taki jakby welur i on się składa z dwóch części. Nie wiem czemu, ja myślałam, że tutaj ta komora również, dziewczyny, będzie otwierana, że będzie można tam włożyć właśnie pościel. Niestety tak nie jest. Nie wiem dlaczego, nie douważyliśmy tego. Możliwość schowania pościeli jest tylko tutaj, na tej części właśnie, którą się tutaj wysuwa. Bardzo leciutki jest ten narożnik. I słuchajcie, plusem jest to, że on, jak sobie go zamówicie, macie możliwość skręcenia go, że tak powiem, w jakiej konfiguracji chcecie. Czyli albo tak jak my mamy tutaj, że ta część jest po prawej stronie, Wy możecie sobie ją tu umieścić po lewej. Ja Wam linka zostawię na dole do tego narożnika i też jest możliwość wyboru wszelkich różnych kolorów.
I my czekaliśmy na niego około 2 tygodni, więc myślę, że nawet spoko. Materiał to jest taki, widzicie, jakby welur, ale on jest taki troszeczkę jakby z połyskiem lekkim. Wygodny, bardzo fajny, leciutki. No ale zobaczymy, jak to będzie w trakcie użytkowania się spisywało, bo powiem Wam szczerze, jak tu się opiera, no to to jest takie trochę gipkie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. W każdym razie, no myślę, że będzie ok. Jeżeli chodzi o tą pufkę, to to jest, dziewczyny, pufka z Pepco. Ja już ją kupiłam jakiś czas temu. No troszeczkę różni się kolor tej pufy od narożnika, bo pufa jest bardziej przygaszona i bardziej tak jakby w macie, taki bardziej welur. Narożnik jest z delikatnym, powiedziałabym, takim połyskiem. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o te dwie ozdoby, to one są z Action. Półeczka tamta metalowa jest z Pepco, też z Pepco, tak, czy z Action, nie pamiętam dokładnie. Te dwie figurki, te dwa kwiatuszki są również z Biedronki, tak, ok. Ta ściana biała będzie do malowania. Kosz, tutaj mamy taki kosz, stoliczek, kocyk do przykrycia i kosz jest Action. Będę wymieniać dywan. Dywan będzie szary z tego względu, że toaletka będzie szara, pokrowce będą zielone i tak będzie bardzo fajnie. Myślę, że ten kącik będzie super wyglądał. I to, co jeszcze chcę zrobić, to słuchajcie, te ornamenty tu na lustrze pomalować na złoto. Lustro będzie tu srebrne, ale te właśnie elementy tutaj będę malowała na złoto. Legowisko piesków. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ścianę, no to tak, to nie jest żaden strukturalny beton, architektoniczny beton i tak dalej, bo jak orientowaliśmy się w cenach w Castoramie, powiedzmy, i ogólnie na internecie, to ja Wam powiem, że ceny tych rzeczy są po prostu tak wyolbrzymione. Wystarczy troszeczkę wyobraźni, trochę chęci do pracy i wyobraźni ogólnie, i możecie sobie zrobić, słuchajcie, taką ścianę. To jest najnormalniejszy w świecie tynk. Tynk? Tak, dobrze mówię. Zaprawa po prostu taka, barwiona, bo zaprawa jako tako wysycha na taki bliżej nieokreślony, brzydki kolor. Mój Staszek rozrobił po prostu ten tynk. No i tak barwiony właśnie ten tynk był nakładany normalnie, tak rozcierając. I w trakcie, kiedy on zaczynał wysychać, po prostu był tak jakby zacierany szpachelką. I w trakcie, kiedy on zaczynał wysychać, był sypany brokat. O, po prostu tak. I brokat kupiłam w Action. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie chciały to zrobić, to szukajcie jak najbardziej zmielonego brokatu. Coś na zasadzie takiego pyłku. Ten brokat jest, jak widzicie, on jest taki, ma dosyć duże kropki, przez co on siedzi na ścianie, ale on bardzo długi czas nam się zsypywał, więc jak widziałam, że tak jak tutaj, że jego jest za dużo, to ja go jeszcze miotłą wycierałam. To, co miało zostać, przykleić się, to się przykleiło, a to, co miało spaść, to spadło. I w ten oto sposób tak właśnie wygląda ściana i powiem Wam, że jest zrobiona bardzo tanim kosztem, oszczędnie. Raz, dwa zrobiliśmy tą ścianę na dobrą sprawę w kilka godzin i powiem Wam, że robi niesamowity efekt. Tak. Dobra, dziewczyny, powiem Wam, że toaletkę wymalowałam. No, trochę się przy tym ufajdałam, powyginałam i mnie kuje w brzuchu i musiałam sobie strzelić enterosol na trawienie, bo jakoś tak. No dobra, ale wracając do toaletki, powiem Wam, że wyszło super. Zostało mi, myślę, że połowę jeszcze opakowania farby. Także na jakieś awaryjne sytuacje zostawię sobie tą farbę. O, widzę, że na rynku kwiatków, zniczy. No, bo to już ten czas wszyscy
święci się powoli zbliżają. I co Wam chciałam powiedzieć? No i co Wam chciałam powiedzieć, to chciałam się w sumie Was zapytać, dziewczyny, czy która z Was jutro ze mną ćwiczy? Wracamy do treningów takiego, wiecie co, treningi to jest za dużo powiedziane. Wracamy do aktywności fizycznej, takiej bardziej intensywnej w domu, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, to naprawdę bardzo, o matko, te dziury, te drogi tu, to naprawdę bardzo dużo pomaga i dodaje takiej, wiecie co, energii, ulatniające się endorfiny z naszego organizmu po prostu dają nam kopa do działania i mamy ochotę więcej. No, więc ja jutro sobie rano również trening zrobię. Jutro nie wiem, czy mi się uda cokolwiek nagrać, z tego względu, że jedziemy jutro do miasta, mamy troszeczkę załatwień i dodatkowo jadę oglądać salę weselną. Ale nie będę nic więcej zdradzać, bo to wszystko na razie póki co owiane tajemnicą, ale bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona, że zostałam poproszona. No i tylko zostaje się cieszyć, także w przyszłym roku data zaklepana. Dzień dobry dziewczyny, ja jestem jeszcze w piżamie, będę kończyć dzisiaj tego vloga, wczoraj mi się nic już nie udało zrobić. Słuchajcie, pomalowałam sobie toaletkę, zmieniłam właśnie te gałeczki, zobaczcie jak to teraz fajnie wygląda, są takie miedziane. No i teraz mi zostaje tylko tutaj jeszcze to troszeczkę poskładać. Zabieram się za pielęgnację i lecimy z tym dzionkiem, bo muszę się jeszcze ogarnąć. Zaspałam dzisiaj, słuchajcie. Troszeczkę sobie tylko teraz zrobiłam takiego krótkiego cardio. Wzięłam prysznic i idę się ogarniać. Nie wiem, zarwałam po prostu nockę chyba przed serialem. Wiecie co, oglądam plotkary. Tak, oglądam, słuchajcie, plotkary. Wciągnęłam się w ten serial, to jest taki bardzo, bardzo młodzieżowy, powiedziałabym, natomiast tam jest i tak dużo takich wątków, wiecie, powiedziałabym bardziej dla dorosłych, więc łyczek kawy, ja się kończę, w sensie kończę, ja się kończę, kończę tutaj vloga nagrywać. Poranna kawka musi być, słuchajcie, musi być poranna kawka. I co? I ja sobie tutaj dokończę moją toaletkę, nałożę sobie jeszcze płatki pod oczy tutaj z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas tutaj z tym vlogiem. Aha, i jeszcze chciałam, a propos właśnie tej ściany, to muszę Wam powiedzieć, że wszystko jest naprawdę bardzo proste do zrobienia. Tylko troszeczkę trzeba właśnie, tak jak mówię, no, cierpliwości, żeby to wszystko ładnie się rozprowadziło, ale naprawdę powiem Wam szczerze, że to jest ekspresowe do zrobienia. I taki mój tip dla Was, jeżeli będziecie coś takiego robić i na przykład jeżeli będziecie chciały sypać właśnie na ten brokat ścianę i zauważycie, że ten tęg Wam się już wysycha, że jest za suchy i brokat się nie chce kleić, to zwykłym atomizerem z wodą pryskacie ścianę, pryskacie to miejsce, gdzie chcecie nałożyć właśnie brokat i wtedy sypiecie ten brokat. No, także to tyle. Pomyślałam, że się tutaj odezwę, żeby się z Wami pożegnać, żeby nie kończyć tak, wiecie, ni w 5, ni w 10. A słuchajcie, dzisiaj mamy piątek. Ten vlog dzisiaj Wam wrzucę, więc dzisiaj właśnie, dzisiaj Wam wrzucam jeszcze nową promocję z Ocean Apart. Słuchajcie, teraz tutaj Wam nie będę może pokazywać, natomiast jakby któraś była zainteresowana, to macie linka na dole. A promocja obejmuje bluzę gratis, tak jak było chyba dwie promocje wcześniej. Bardzo fajnie Wam się spodobał ten kod i wiem, że że kilka z Was po prostu zamówiło sobie komplecik, secik i dostawałyście bluzę w gratisie. I powiem Wam szczerze, że naprawdę to jest bardzo fajna promka. Promocja zaczyna się, dotyczy zakupów od 360 zł, wtedy dostajecie minus 30% i bluzę gratis. Więc powiem Wam szczerze, że wybieracie sobie jakiś fajny secik, powiedzmy, leginsy i top i do tego jeszcze dostaniecie bluzę gratis w prezencie, więc macie na dobrą sprawę trzyczęściowy komplet, no tak powiedzmy od tego 360 i jeszcze Wam się zrabatuje, więc myślę, że to jest fajna promka. Ja też wczoraj zrobiłam sobie nowe zamówienie nowych kompletów, zamówiłam sobie też kurteczkę. Powiem Wam, że te kurtki, które teraz są w
w tym Votion, te nowe, to są po prostu jakieś hiciory. No, dobra, ja uciekam, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki.